Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z perfumami, z makijażem dnia i z zapowiedzią. Obiecałam czasem dawać filmik kosmetyczny. Postanowiłam, że dzisiaj takową wzmiankę dorzucę. Dlatego, że muszę powiedzieć nieskromnie, że bardzo mi się spodobał makijaż, który zrobiłam. Od razu zaznaczę, jest to makijaż około 7-minutowy. Ja sobie ostatnio włączam stoper i mierzę. Dlatego, że ja chcę malować się docelowo w 5 minut, żeby mi to więcej czasu nie zajmowało, a jednocześnie, żeby makijaż nie był aż taki może bazowy i z jakimś tam niuansem, z jakimś tam też makijażem oczu i tak dalej. Bo to, że ja zrobię taki make-up, no make-up w 3 minuty, to ja oczywiście wiem, że potrafię, ale żeby właśnie też również taki makijaż, gdzie jest jakiś tam cień, kreska i tak dalej, czyli po prostu trochę więcej elementów, żeby też mi się udało. Jak nie gadam z nikim w trakcie makijażu, to mi wychodzi. Ogólnie mogę powiedzieć. Podkład to jest ten mój ulubiony mineralny, płynny z Rosy. Uder też jest z Rosy, to jest ta marka z Contigo, już kiedyś opowiadałam wielokrotnie o tym podkładzie, dlatego, że to jest taki podkład, który dla mnie podkładam całorocznym, którego już wiele opakowań zużyłam, a chyba nie zdarzyło mi się tak nigdy z żadnym podkładem. W końcu każdy, nawet już w trakcie opakowania, coś, może nie tyle, że mi nie pasuje, ale uważam, że jakby wraz ze zmianą pogody, różnych takich rzeczy po prostu wymaga jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, dodatku innego podkładu do niego, czyli mieszania podkładów, bądź też pod kątem formuły, kolorystyki różnych względów, bądź też po prostu, nie wiem, zauważam, że może przesuszę, albo coś, po prostu jakoś zauważam jakiś tam wpływ, że trzeba go odstawić na jakiś czas, a z tym jest po prostu tak, że można u mnie cały czas ten właśnie z Rosy. Trochę różu, trochę bronzera. Jeżeli chodzi o makijaż ust, są to trzy produkty. Jest to konturówka, to Spirituelle z Bourjois, o której już opowiadałam. Pomadka z Queen, ta to się nazywa Mauve Sinner. I troszeczkę takiego rozjaśnienia, takiej bardziej kremowej formuły jasnego. To jest ta Pink Nirvana z Rimmela, taka kredka do ust. Efekt mi się podoba. Ładnie to kolorystycznie wygląda, taki urokliwy, taki wdzięczny kolor. Ocieplacz z Glam Shopu na powiece ruchomej, tylko on. Jasny beżowy cień w kącik, jako takie rozjaśnienie po prostu kącika. Kredka, kreski kredką, która się nazywa Sparkling Black z Essence. Te kredki żelowe z Essence bardzo lubię. Po konturówkę, po kredkę do oczu z Colourpop, to chyba z takich z dobrym stosunkiem ceny jakoś to właśnie te z Essence. One są niedostępne łatwo, chociażby nie wiem, Natura. I druga Natura. I ten tusz z Huda Beauty, który już raczej zaraz będzie zastępowany jakimś innym tuszem, dlatego że już mi trochę słabiej maluje. Znaczy jeszcze pewnie i dać bym mi jeszcze wytuszował ogólnie. Może aż tak bardzo nie widać, ale generalnie to fajnie wygląda, bo to jest taki jasny odcień na powiece i kontrastuje z właśnie z tymi kreskami i z tym tuszem, chociaż tuszu mi się nie udaje. Chociaż nie, to złowo widać. Że to naprawdę one wydają się przy tym jasnym cieniu na przykład mocno wytuszowane, nawet tym tuszem, który jest takim lekko na wyczerpaniu, ale nawet i tak wyglądają na mocno wytuszowane, chociaż na filmie może nie, ale przez to, że jakby na powiece jest tylko ten jasny cień błyszczący, to jakby ten kontrast robi swoje i one wyglądają na jeszcze bardziej podkreślone, te rzęsy i wytuszowane. No nic już nie zrobić, tylko wytrzeszczu. Jeżeli chodzi o perfumy, różne testy, a takie użycie globalne to jest Rose Shadow Savour i trochę dodania ziemistości z Honoré de Presse. Róża urokliwa, migotliwa, wdzięczna, taka dziewczęco-kobieca, która ma aspekt taki trochę świeższy, intensywniejszy, trochę owocowy, trochę słodszy, trochę taki tak powiedzmy cierpki. A tutaj mamy generalnie takiego marchewkowego, ziemistego irysa. Kiedyś go bardzo lubiłam, nadal go lubię, natomiast on jest taki bardziej może ziemisty, jest takim ziemistym dodatkiem do tego Savour. Także jak ktoś lubi ziemiste nuty, ktoś lubi takie ziemiste irysy, ktoś lubi właśnie na zasadzie korzeń irysa w wersji takim marchewkowym, to ten zapach jest bardzo dobry.